Władze Suwałk ogłosiły przetarg na wykonawcę przebudowy i modernizacji ulicy Reja. Szacowana na 33 miliony złotych inwestycja ma być gotowa do końca przyszłego roku. Prace przy ulicy Reja miały rozpocząć się w ubiegłym roku, ale z uwagi na zmiany prawne procedury znacznie się wydłużyły. Przetarg został ogłoszony, mimo że władze kompletują jeszcze dokumentację, włącznie z pozwoleniem na budowę. Mam nadzieję, że to pozwolenie uzyskamy już w tym tygodniu, a w związku z tym sporządzimy wniosek, skierujemy go do marszałka o dofinansowanie tych robót. No i mam nadzieję, że może już w przyszłym tygodniu dojdzie do podpisania umowy z marszałkiem, bo preumowę mamy podpisaną już kilka miesięcy temu. W 65%, około 21 milionów złotych, inwestycję dofinansuje Unia Europejska. Pozostałą część kosztów pokryje kasa miejska. Ogólna wartość zadania ponad 33 miliony. Jest to wartość kosztorysowa. To jest odcinek dwujezdniowej ulicy o długości 1700 metrów bieżących z przebudową ronda przy ulicy Podchorskiego, jak również z budową nowego ronda na skrzyżowaniu z ulicą Kowalskiego. Pozostałe skrzyżowania będą regulowane światłami, będą, tak jak powiedziałem, nowe jezdnie, nowe chodniki. Potencjalni wykonawcy mogą zgłaszać oferty do 15 kwietnia. Trudno się spodziewać, że jak było w przypadku akwaparku, będzie kilkanaście rywalizujących firm i wyjściowa cena znacznie spadnie. U nas liczy się praktycznie budynek Zdrombek z byłym naszym PDM-em. Czy będą inne jednostki, nawet będziemy zachęcali, no ale sam przetarg być może spowoduje, że na przykład Strabag, spółka akcyjna, czy jeszcze jakiś inny podmiot zechce wejść na nasz rynek i jednocześnie konkurując złoży swoją ofertę. A wtedy moglibyśmy liczyć być może na nieco niższą, przydałoby się jak najbardziej niską kwotę w stosunku do wartości kosztorysowej. Roboty zostały rozplanowane na ten i przyszły rok. Ulica Reja nie powinna być w tym czasie zamknięta dla ruchu. Najpierw tą wschodnią jezdnię nową będziemy budowali aż do ulicy Kowalskiego, a później dopiero w przyszłym roku modernizowalibyśmy kompletnie tą obecną jezdnię starą, którą będą przemieszczały się w tym roku pojazdy. Wymienione zostaną wszelkie instalacje, przybędzie też nowoczesne oświetlenie. Niezależnie od tego jeszcze będziemy realizowali odcinek Świerkowej prowadzący od Puławskiego do Reja, co także trochę usprawni przejazd w kierunku wschód-zachód. No i myślę, że to przedsięwzięcie w przyszłym roku, gdzieś w drugim półroczu, nie później jak na koniec trzeciego kwartału, powinno być już zakończone i przekazane do użytkowania wszystkim jeżdżącym nową ulicą. Dwujezdniowa ulica Reja ma, podobnie jak Puławskiego, gwarantować szybki i bezpieczny przejazd. Trwa budowa centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego Plaza Suwałki. Wciąż nie wiadomo, czy będzie w nim działało multikino. Roboty budowlane przebiegają zgodnie z planem. Firma Plaza Centers Polska podpisała już wiele umów z przyszłymi najemcami. Jeśli chodzi o tę część rozrywkową, to będzie to pierwsze w północnej, będzie to pierwsze w północno-wschodniej Polsce centrum Fantasy Park. Ponad 2000 metrów rozrywki. Najbliższe Fantasy Park funkcjonuje w Warszawie. Taki duży konglomerat różnych funkcji rozrywkowych. Tam się znajdują bary, drink bary, stoły bilardowe, część rozrywkowa dla dzieci. Inwestorowi najłatwiej było znaleźć najemców na część handlową obiektu. Podpisana już umowa z delikatesami Delima i ze sklepem Rosma oraz wielu najemców, między innymi Monari, mówię teraz o sklepie odzieżowym Monari, czy też bardzo duża sieć międzynarodowa odzieży Kamal. Teraz wielu suwalczan najbardziej interesuje, czy zgodnie z wcześniejszymi obietnicami w Plazie będzie działało multikino. W negocjacje między spółką a sieciami kin pośredniczył prezydent Suwałk, który deklaruje, że doprowadzi do powstania nowoczesnego kina w innym miejscu, ale może nie będzie takiej potrzeby. No oczywiście za to prowadzimy rozmowy. No państwo doskonale wiedzą, że jest kryzys i te procesy inwestycyjne się trochę zwolniły i ci najemcy, którzy byli zdecydowani jeszcze kiedyś na inwestowanie i budowanie kolejnych swoich oddziałów i kolejnych swoich placówek, no teraz zastanawiamy się dłużej, no bo to jest kwestia oczywiście zdobycia odpowiedniego finansowania, dlatego no te rozmowy się cały czas przedłużają, bo no, też tak samo kryzys, sytuacja dynamiczna związana z kryzysem też nas zaskakuje. Tak samo zaskakuje naszych partnerów, więc no nie ma żadnych jeszcze decyzji w tej sprawie, no a rozmowy trwają. W ich sfinalizowaniu przeszkadza zaskakująca wszystkich z dnia na dzień sytuacja gospodarcza. Nasi partnerzy, którzy mieli odpowiedzieć na
mieli przyjść do nas ze swoją pozytywną decyzją już w pierwszym kwartale tego roku, to cały czas jakby te rozmowy są przedłużane. Chcę nam powiedzieć, czy no wiadomo, że w pierwszym półroczu musi się to zdarzyć, tak, w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2009 roku, żeby zdążyć z realizacją tej inwestycji. Mm-hmm. Na razie niestety nie mamy żadnej konkretnej odpowiedzi od żadnego z operatorów, z dużych operatorów kinowych. Kryzys gospodarczy nie przeszkodzi za to w terminowym oddaniu do użytku obiektu. Samo centrum Suwałki Plaza nie ma żadnych zagrożeń. Finansowanie jest, oczywiście są pieniądze na realizację tej inwestycji, wszystko jest zgodnie z planem. Jedyną niewiadomą jeszcze, która pozostała, to jest ta jedna niewiadoma na liście najemców, związana z kto i kiedy i czy będzie kino w tym centrum. Otwarcie Centrum Handlowo-Usługowo-Rozrywkowego Plaza Suwałki ma nastąpić w trzecim kwartale przyszłego roku. Bazar na osiedlu Północ funkcjonuje i będzie działał przez najbliższe lata. Za kilka miesięcy władze miasta chcą utwardzić jego teren. W tym roku na terenie po jednostce wojskowej między ulicami Pułaskiego a Jana Pawła II rozpoczną się dwie duże inwestycje dofinansowywane przez Unię Europejską. Z około 8 obecnie hektarów obszar na prowadzenie działalności handlowej zmniejszy się do 2,5. Bazar będzie funkcjonował w tej części, która pozostaje niewykorzystana do celów inwestycyjnych przy realizacji przedsięwzięcia, jakim jest budowa akwaparku z pływalnią. W stronę południową idąc od akwaparku w przyszłym roku, może w czwartym kwartale, uda nam się rozpocząć już budowę sali koncertowo-teatralnej. Następne przedsięwzięcie, natomiast teren położony u zbiegu ulic Jana Pawła II oraz Świerkowa w ilości około 2,5 hektara pozostaje jakby terenem, którego na razie nie zagospodarowujemy, przynajmniej w najbliższych 2 latach, i będzie to teren, który zapewni możliwość funkcjonowania bazaru. Błoto i kałuże albo w upalne dni dokuczliwy kurz. Teren będzie mógł zostać uporządkowany dopiero wtedy, kiedy władze miasta podpiszą umowę z wykonawcą budowy akwaparku. Przekażemy plac budowy, określając granice terenu do wykorzystania przez wykonawcę, a pozostały teren dopiero właśnie, tak jak powiedziałem, zdecydujemy wspólnie z architektami, urbanistami i innymi czynnikami, co z tym terenem zrobimy. Jeżeli będziemy skłaniali się do zapewnienia w tym miejscu jakby terenu na określony dłuższy czas dla potrzeb bazaru, wówczas być może podejmiemy działania, decyzje i działania związane z utwardzeniem terenu, żeby on rzeczywiście był przystosowany bardziej do tego, zarówno funkcją, jak i wyglądem. Podjęcie decyzji jest kwestią najbliższych miesięcy. Niezależnie od tego, Zarząd Budynków Mieszkalnych otrzymał polecenie, żeby doprowadzić do rozbiórki 2 budynków znajdujących się na tym terenie i oczyszczenia terenu, a ponadto jeszcze dysponuje miasto terenem po przeciwnej stronie ulicy Świerkowej, to jest w rozwidleniu czy u zbiegu ulic Nowomiejskiej i Świerkowej, gdzie część ewentualnie z konieczności tych działań handlowych można przenieść również tam. Tam prawdopodobnie też będą potrzebne decyzje, żeby uporządkować, żeby już ten stan nawierzchni takiej, jak przyniesie aura, no, był poza nami. Prezydent zapewnia, że ograniczenie powierzchni nie przeszkodzi w normalnym funkcjonowaniu bazaru. Jeżeli będzie to dobrze zorganizowane, to na 2,5 hektara myślę, że wystarczy, żeby się wszyscy ci handlowcy, którzy dotychczas prowadzą działalność, jak również i chętni kupujący się zmieścili. Zarówno handlowcy, jak i mieszkańcy korzystający z ich oferty mogą być spokojni. Bazar na północy będzie działał, dopóki będą chętni do sprzedawania i kupowania. Suwalską Komendę Policji odwiedziła z roboczą wizytą ekipa drugiego programu telewizji duńskiej. Zadziwiły ją metody pracy Polskiej Straży Granicznej i Suwalskiej Policji. Przyczyną wszystkiego było zatrzymanie w ostatnim czasie na naszym terenie 2 pojazdów skradzionych na terenie Danii. W nocy z 24 na 25 lutego Volkswagen Transporter, który widzimy za mną, został skradziony na terenie Danii. Tym autem poruszali się obywatele Litwy. Zostali zatrzymani następnego dnia przez Straż Graniczną na naszym przejściu w Budzisku.
odzyskany pojazd wzbudził ogromne zainteresowanie telewizji duńskiej, która dzisiaj odwiedziła Suwalską Komendę i jest pełna podziwu dla zarówno policjantów, jak i funkcjonariuszy Straży Granicznej w odzyskiwaniu pojazdów, ponieważ jest to drugie auto odzyskane z terenu Danii, które zostało tam skradzione, a odzyskane na terenie Polski. Duńczycy są zdumieni, że pomimo braku granic, otwartych granic, odzyskujemy te samochody. Dziennikarz prowadzący audycję o kradzieżach samochodów w Danii był wyraźnie zaskoczony efektami pracy służb granicznych i policji na naszym terenie. Przyjechaliśmy tu, ponieważ ten samochód został odnaleziony tu, został skradziony kilka dni przedtem w Danii. My robimy teraz program kryminalny o przestępczości z Europy Wschodniej w Danii. Na zachodzie Europy kradzieże samochodów to ciągle problem. Nie inaczej jest w Danii. Na co dzień kradną samochody w Danii, to jest duży problem. I to jest przede wszystkim samochody luksusowe, ale też takie samochody jak ten. Miłe zaskoczenie, że polska policja robi tak dużo, ażeby przeciwdziałać przestępczości z Europy Wschodniej. To jest niespodzianka. Policjanci suwalscy nie widzą w tym nic dziwnego. Wreszcie dano im do ręki szybki i sprawny system rejestracji kradzionych pojazdów na terenie Europy. Stąd są konkretne wyniki. Auto, które skradzione jest na terenie Europy Zachodniej, jest od razu rejestrowane w systemie i wyświetla się nam to auto już tutaj w Polsce po kilkunastu sekundach, co oczywiście umożliwia szybkie zatrzymanie sprawcy. Wcześniej bywało tak, że auta te wprowadzane były do systemu dopiero po kilku dniach, bądź też nawet gdy były wprowadzane natychmiast, taką informację myśmy otrzymywali dopiero po kilkunastu dniach, co powodowało, że przestępcy bezkarnie pokonywali granicę, a myśmy po prostu o tym nie wiedzieli. Czasem okazuje się, że mimo że nowoczesne metody w walce ze złodziejami później trafiają do naszego kraju, od polskich służb granicznych i policji też można się wiele nauczyć. Jubileuszowy 10. jarmark Kaziuk Suwalski przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów. Dopisali ludowi twórcy, odwiedzający, goście, no i pogoda. Tuż przed godziną 9 w kościele pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza zespół śpiewaczy Lipsk dał krótki koncert pieśni wielkopostnych. Potem w kościele śpiewały jeszcze inne zespoły. Suwalski chór Seniora, Młode Jezioranki, Przeroślaczki oraz suwalski zespół śpiewaczy Uwrocie. Proboszcz parafii świętego Kazimierza Królewicza, ksiądz Lech Łuba, po mszy świętej tuż przed otwarciem jarmarku dziękował za 10 lat wspólnego świętowania. Wspólnie z posłem Jarosławem Zielińskim i prezydentem miasta Józefem Gajewskim dziękowali tym wszystkim, którzy przez te 10 lat przyczynili się do sprawnego organizowania Kaziukowego Święta. Na ulicy Patli było tłoczno, gwarno i kolorowo od samego otwarcia jarmarku. Ulicy Patli jest za mało w tym roku, żeby pomieścić wszystkich twórców i wystawców. Po prostu stajemy się coraz bardziej popularni, coraz więcej osób chce do nas przyjechać, żeby się wystawić, żeby zaistnieć. Jest tu klub twórcy ludowego, są twórcy z Lipska, twórcy, którzy wykonują tradycyjne rękodzieło ludowe, ale też jest mnóstwo wystawców tak zwanych odpustowych, którzy wystawiają się z różnych okazji. Jest to, na Kaziukach jest takie miejsce, że właśnie wszyscy się mogą tutaj wystawić. Każdy mógł znaleźć swoje miejsce. Były przy Kaziukowym święcie realizowane swoje szlachetne intencje pomocy innym. Razem z dziećmi z naszej parafii, z grupą, tak jak telewizowie suwalscy już wiedzą, przy naszej parafii działającą wesołymi paszczetami, zorganizowaliśmy stojak z ciastami, z różnymi ciastami, które przygotowały te nasze mamy. No i dochód z tej sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc małemu Dawidkowi. Jest to osoba, która choruje na autyzm, wymaga też rehabilitacji. W najbliższym czasie taką rehabilitację przebędzie na Ukrainie, w delfinarium z delfinami. Dlatego mówię, są potrzebne ogromne pieniądze na ten wyjazd, dlatego ta akcja, nie, żeby po prostu pomóc. To dopiero 10 lat
kaziukowego jarmarku w Suwałkach, ale będą następne, mówią stanowczo organizatorzy. Ja się bardzo cieszę, bo 10 to już coś znaczy, to tak już niedługo będzie może 20, 30, tak bym chciała. Oczywiście trudno nam dorównać do tych wileńskich, ogromnych jarmarków, ale dzisiaj już widać, że powoli mamy szansę. Przy mroźnym wietrze i wspaniałym słońcu wokół straganów pojawiły się tysiące zwiedzających i klientów. Jesteśmy dumni, że wśród wyróżnionych znalazła się nasza skromna ekipa. Już wszyscy powoli szykujemy się do 11 imprezy za rok. Suwalscy policjanci zatrzymali kolejnego dilera narkotyków. 19-letni Suwalczanin wpadł z 553 działkami marihuany. Praca operacyjna grupy do walki z narkomanią suwalskiej policji znowu dała rezultaty. Zatrzymano młodego dilera popularnej marychy. O około godziny 17:40 policjanci przeszukali mieszkanie i piwnicę jednego z bloków na suwalskim osiedlu Północ. W piwnicy zaadoptowanej na siłownię znaleźli oni 28 torebek z zawartością zielonego suszu. Zabezpieczony susz policjanci poddali badaniom. Po przeprowadzeniu badania narkotesterem okazało się, że jest to marihuana. Ogólna waga narkotyku wynosiła 138 gram. Wartość szacunkowa zabezpieczonego towaru to około 5,5 tysiąca złotych. Można było z tego wykonać 553 działki. To wartość szacunkowa. Dealer sprzedając marihuanę na działki zyskałby dużą większą kwotę. Tymczasem trafił do policyjnego aresztu, a niebezpieczny towar do depozytu. 19-letni Jacek T. został zatrzymany w policyjnym areszcie, a zarzut, jaki usłyszy, będzie dotyczył nielegalnego posiadania i handlu narkotykami. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii za ten czyn przewiduje karę grzywny oraz karę pozbawienia wolności do lat 5. Dzięki działaniu policji prawie 140 gram marihuany nie trafi na rynek narkotykowy.